Siema Maciek! Gdzie idziesz, mordeczko? Mamy czwartek. Mamy czwartek. 3 dni do szkoły. Trochę lipa. Ale pocieszę was tym, że jest najnowszy odcineczek z Planets vs. Zombie. Jeżeli się cieszycie, możecie zostawić łapeczkę w górę. Jeżeli się nie cieszycie z tego, że idziecie do szkoły, możecie zostawić łapeczkę w górę. A jeżeli się cieszycie, że wracacie do szkoły, też możecie zostawić łapeczkę w górę. To nic nie zaszkodzi, a pomoże mi. A tak już całkiem serio. Witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcineczku z Planets vs. Zombie. Ja jestem oczywiście Kapsel 16 i przechodzimy do kolejnej batalii z zombiakami. Tym razem jesteśmy właśnie w nocy, mamy basen, mamy mgłę. Jest ogólnie nieciekawie, ale dajemy sobie pięknie radę. Znowu sobie weźmiemy tak, tego grzybka, co daje nam słoneczka, tego grzybka, co nam pięknie strzela, ze zero ziko, tego też sobie weźmiemy, tą latarnię sobie weźmiemy, to wam też od razu pokażę, jak ona działa. Ona jest całkiem spoko, ale ma jedną taką, znaczy wadą jest tylko to, że zombiaki mogą ją oczywiście zjeść, prawda, i wtedy my nie będziemy widzieć, ale to się zaraz przekonacie. I co jeszcze moglibyśmy wziąć? Jako, że jest ten football zombie, ten właśnie baseballowiec, to sobie weźmiemy może... Kurczę, pytanie teraz, bo moglibyśmy sobie wziąć tego, co hipnotyzuje. A moglibyśmy sobie wziąć tego mrożone. To jest dokładnie ta sama cena. Nie wiem, co pójść, czy w to, czy w to. Może pójdziemy chyba w tego mrożona. Jak mamy tą latarnię, to w sumie nie musimy się o nic martwić. Mogłem sobie zakupić tam u tego Crazy Davida. Dobra, to ja zrobię po tym na pewno poziomie. Podejdziemy sobie do sklepu, podskoczymy tam sobie i zakupimy te drabinki, bo one chyba kosztują nas 800 dolców, a my mamy 8 koła, także ponad 8 koła. A to jest jednak o tyle OP, bo jak są zombiaki gdzieś tutaj czy tutaj, no to my ich nie widzimy. Znaczy tutaj jeszcze widzicie, jakaś tam szparka jest, prawda? Także jak tutaj gdzieś jest, czy tutaj, to jeszcze go dostrzeżemy. Ale widzicie, ani... o, no, tu go widać, prawda? Także tu jesteśmy w stanie jeszcze coś tam zdziałać, prawda? Ale już tutaj nie wiesz, czy idzie tu, czy idzie tu. Także, no ale w sumie jakby się nic nie dawało, to te kosiarki jeszcze są, jeszcze mogą nas wyratować. A jakbyśmy mogli kupić te kosiarki takie na ten basen, bo tego też nie zrobiłem. To też trzeba byłoby zrobić. Byłem w tym sklepie wtedy, jak stało się go ten, a wtedy tego jakoś nie zrobiłem. Tu sobie te właśnie grzybęsy zasadzimy. Na razie te latarnie nie będziemy dawać, ale ją jak będziemy już w stanie sobie kupić, znaczy... Tak naprawdę wystarczy nam jeszcze jedno słoneczko, ale na razie ja wolę expić sobie tych na tych grzybkach te słoneczka, żebyśmy mogli inwestować w lepsze grzybęsy. Damy sobie tutaj tego. A się okaże, że tu zombiak wydropi nam sobie, no to też tak może być. O, mamy tu. I teraz tego za 0 ziko by się przydało. Zawsze na początku jest tak, że raczej do wody się zombiaki nie pchają, ale wiecie, jak to jest. Tutaj ten za 25 sobie damy, tak. Tutaj sobie damy. No i tą latarnię dalibyśmy sobie gdzieś, ona, dajmy tu. No i widzicie, i ona działa na tej zasadzie, że oświetla nam tutaj i tutaj. Ale my już tutaj nie widzimy, dlatego jeżeli chcielibyśmy widzieć już na całości, no to potrzebowalibyśmy, żeby tą latarnię dać jeszcze tutaj, w tym miejscu. No, jedynym takim minusem jest to, że jak nam zombiaki to zjedzą, no to my nie będziemy widzieć, znowu tam mgła przyjdzie. No to jest... To jest taki minus tego. Niestety. Ale tak to widać wszystko, więc to jest o tyle właśnie spoko. Także jedynie o tym... Wie, czym... Jedynie możemy się martwić tylko tym, że my tutaj nie widzimy, prawda? Ale to tak w momencie, w którym my sobie zaraz damy tu, to będziemy wszystko widzieć. O, tutaj sobie damy tak. Słoneczko inwestujemy. Tu damy sobie tego gostka. Tak damy. Ten za 0 ziko tak się długo ładuje. A długo się ładują te takie wodne. Ten się bardzo szybko ładuje. Ten jakoś tak mozolnie. Tak od niechcenia trochę. O, i teraz widzimy na całej. No i to jest sztos. Co by nie mówić, jest to na pewno sztosem. Jeszcze te słoneczka damy. Mamy 2 poziomy inwazji. Zamiast tych damy sobie tak, tak, tak. O, i tutaj przydałoby się jednak 2 takie duże grzybęsy. Ja nawet nie wiem, czy nie lepiej byłoby też tutaj dać. O, właśnie. Żeby no nie zjadł tej latarni.
Znaczy jak nam zjedł, to też się nic takiego bardzo nie stanie. Ten grzybek niestety się nam tu poświęci. No i latarnia zostanie zjedzona, no, niestety. No chyba jeszcze zdąży. No zdąży. Ale my sobie postawiłem kolejną i będzie luksusowo. Ale jeden błąd, właśnie tutaj teraz tak zauważyłem, bo jakby teraz były te zombiaki właśnie co na delfinach pływają, no to by tutaj trochę lipa było, ale nie ma ich akurat na tym poziomie, więc nie powinienem się martwić. Na razie na tym etapie nie mamy, bo w późniejszym czasie będziemy mieć. Tu jest tak. Tego nie będziemy używać. Tu sobie damy tak. Możemy jeszcze ewentualnie dać tutaj, w tym miejscu. I wtedy jakby nawet tam zjadł, to... I okej, mamy pierwszą inwazję. Będziemy mieć. Znaczy tu bardziej inwestujemy właśnie w te duże grzybęsy. Aha, ale są te... Te zombiaczki są. To może tak, żeby to tu nie strzelało. Moglibyśmy dać tego mrożącego. Nic nie zaszkodzi. On też się w sumie nie ładuje. Znaczy dobra, ładuje się trochę długo, ale z tego czasu tutaj sytuacja się fajnie opanuje. Ewentualnie... Chyba źle zrobiłem. Powinienem być tutaj... Oj, aj, dobra. To nie było... Miało być tu. Ale nic, będzie tutaj. Tutaj damy tego dużego. Tego wodnego. I tutaj jakbyśmy zrobili? To jest dobre pytanie. Czy damy... Tak, czy... O, zjadł mi ten. Nie, tak nie może być. To sobie damy. Moglibyśmy też te pojedyncze dawać, tam one nic nie kosztują nas, a zawsze... O nie, to jest ten skan. Te grzyby powinny sobie poradzić. Nie gadaj. Buchnie? Buchnie pewnie. A nie, jednak nie, dobra. Udało się. Tu sobie damy też jeszcze raz te duże. Ale najgorzej jest to, że jak to będzie inwazja, w sumie lepiej by było nam, żebyśmy tutaj, w tym miejscu mieli jednak te takie giganty. No, tu może być nieciekawie. Może nie. Zjadł nam tego. Oj, jestem baseballowy. To niedobrze, to niedobrze. Nie chciałbym teraz marnować, tak szczerze. Dobra. Dobra, niestety musimy się podratować. Zamieniamy sobie tego na tego. Właśnie jakbyśmy mieli grzybek halucynkę, to tutaj byśmy po prostu ładowali i by nie było problemu, ale niestety tutaj nie mamy tej grzybki. Dobra, oni sobie powinni poradzić. Właśnie. Tu damy tak. Tu jeszcze możemy te za zero ziko. Nie powinno być. Dalibyśmy właśnie tego mrożona. On nam bardzo pomoże. Sobie zamienimy. Jeszcze raz by się przydało tak dać. No nie dostanie się tutaj, nie ma szans. Do tego czasu te grzybki powinny właśnie sobie poradzić.
Jakich sobie jeszcze zamyka? O, kaktus! Kaktus jest spoko, ale to zwiastuje jedno. Będziemy mieć zombiaka, który będzie leciał balonem. Przez co? Jak będzie leciał balonem, żadna fasola nie będzie go w stanie go zbić. Nie, nawet grzybki nie będą w stanie. Znaczy, bo w sumie jesteśmy i tak w nocy. To i, znaczy, no i tak w sumie, tak czy siak, no to one nie będą w stanie nic zrobić. A kaktus jest właśnie po to, że zbija nam tego zombiego na balonie i on wtedy jest na ziemi. Nawet potrafi nad basenem lecieć, także to on jest trochę przekichany. Ale z tego co widzę, to jest tylko on. Także tu nie ma takiej tragedii. No dobra, to sobie bierzemy tak. Zrobimy. Tu tego sobie weźmiemy. Te wodorośle weźmy sobie, one są naprawdę dobre. I co jeszcze takiego byśmy mogli sobie zabrać? Aha! Moglibyśmy... I teraz właśnie pytanie... Nie, no weźmy sobie to. Weźmy sobie tą lampkę, bo jednak ona jest dobra. Nie będziemy mieć tych... takich, co będziemy mogli na wodzie kłaść, ale okej. Okay, to sobie... Aha, wiem co ja miałem zrobić. Ja miałem iść do sklepu. To czekajcie, zrobimy tak. Zrobimy tak, opuścimy. Pójdziemy do sklepu i kupimy sobie to za 200 ziko. Bo to jest jednak bardzo dobre. A za 200 ziko? Ej, myślałem, że to kosztowało 800? Teraz 200. Nie no, to się opłaca. A i teraz pytanie. Musimy zestartować poziom. Najprawdopodobniej, bo wtedy nie będzie ta... Nie będzie to właśnie działać. Bierzemy sobie dokładnie to samo, co wcześniej żeśmy grali. Czyli to byśmy sobie wzięli. Czyli zamiast tego byśmy wzięli to. Dobra, weźmy jednak może to faktycznie. To będzie bardziej sensowniejsze i tak damy sobie. O, dobra. Okej, czyli pierwszy zombiak. No to dobra, no tutaj byśmy dostrzegli, no ale jakby był tutaj. Znaczy tutaj byśmy też jeszcze dostrzegli, bo tutaj gdzieś tam widać tak troszkę, ale bardzo niewiele. Ale już tak jakby, nie wiem. Znaczy tutaj, dobra, tu jest tak prześwituje, ale tutaj za bardzo nie prześwituje, więc byśmy nie widzieli. No tutaj no to wiadomo, że siłą rzeczy zobaczymy. Ale tak poza tym to jest lipa. O dobra, słoneczko pierwsze. Zbierzemy sobie i to będzie jeden poziom inwazji. Ciekawie. Także my możemy sobie tutaj te grzybki dać gdzieś tutaj. Tutaj to nadajemy. To za 0 ziko, także tak od razu się respiot tam tutaj ponadawajmy. Teraz idzie kolejny, tylko pytanie gdzie on idzie. Może być tak, że akurat tu, ale to sobie damy na niego tutaj. A nie, a idzie tutaj właśnie. No właśnie te lampki są akurat pod tym względem mega OP. Mega OP. Tu jeszcze tego zaboru sobie damy. I byśmy wzięli sobie... Dobra, to znaczy musimy podfarmić sobie tymi grzybkami, żeby mieć więcej tych grzybków, więcej słoneczek. A tego za zero, gdzie byśmy mogli ładować? Na razie chyba nigdzie. Może tam, gdzie jestem? Dobra, to damy sobie tu delikwenta. Okej, kolejny. Tutaj liść. Tutaj widzę, że idzie, to bierzemy sobie go tak. Tutaj za zero. A i te kaktusy trzeba będzie od razu dawać. No właśnie, właśnie. Dajmy sobie tutaj, o. Tak żeśmy coś widzieli. Tylko od razu dobrze byłoby tutaj dać jakiegoś. A tu sobie damy tego. Będziemy sobie zamieniać za momencik. Zróbmy sobie takie... O, no, tutaj trochę lipa. Damy sobie podwójne. Nie chcę poradzić. Damy tego. Czy małe te po prostu sobie poradziły, ale... A i teraz właśnie jestem. By się przydało teraz tego kaktusa. O właśnie, i on wtedy tak odziała. Nie, ogólnie on działa jak zwykłe te zombiaki, prawda? Jak on spadnie, to on nic tam nie zrobi takiego, ale jednak. Jednak jest jakimś zagrożeniem, dlatego te kaktusy są dosyć potrzebne.
sobie zrobimy tak, tak. O, właśnie. O. Dobra. Teraz widzimy na całości. I możemy coś z tym kątem zrobić. Damy w ten sposób. Tego za 0 sobie dajmy. Tego za 75. Tylko ciekawi mnie jedno. Jeszcze leciał jeden, czy raczej nie. Na razie nie będę bezsensownie dawać, bo jednak miałem takie pewności. Oj, to jest niedobrze. Dobra, jak coś, to damy sobie tego. I on będzie od razu strzelał. Jak dalibyśmy tego mniejszego, to nie by, to by tak nie strzelał. Nie, to jest bezproblemowe. Okej, okay, i mamy tego za 100. To jest tak. Czy on się tak opłaca? No nie za bardzo, bo on nam tylko zmuchuje tą mgłę na jakiś czas. Więc raz na jakiś czas, jakbyśmy chcieli tak sobie zobaczyć, no może jest to dobre. Chyba że on działa może na tego gostka z balonem, ale wątpię tak szczerze. Dobra, proszę państwa, to teraz tak robimy, że ten secior bierzemy sobie jak zawsze. Tego chyba byś... Aha, bo są te. To byśmy sobie na pewno wzięli. No i teraz trzeba się bardzo poważnie zastanowić, bo tak to by się przydało nam na pewno. No tą lampkę by się przydało na pewno. Hmm. I teraz dobre pytanie. On może tu jedynym plusem będzie tego, że to się dosyć szybko ładuje. Ale i tak. Jakoś nie widzę tego. Dobra, to weźmy sobie... Teraz pytanie, co by było. Bo wiecie, jakbym sobie wziął na przykład tego, on by nam zmroził. Dałby troszeczkę tego slow-mo na każdego zombiaka. Jak sobie dam tego, to bardziej się mogę czuć bezpiecznie, jeżeli chodzi o wodę. Ale chyba pójdę właśnie w to. Bo jednak będę potrzebował czegoś takiego na lądzie, bo mam liść, to zawsze będę mógł sobie ponadawać, tak. Dobra. Okej, okay, tu będzie pierwszy zombiak. Akurat w takim złym miejscu, bo jednak jakby ten zombiak gdzieś szedł tutaj czy tutaj, to byłoby dla mnie, to dla tych grabków byłoby lepiej, że one się bardziej opłacają, a tak jak wiem, że zombiak idzie tutaj, no to będę widział go i tak tu. To jest trochę słaby, no ale okej. Okay. Nie ma co narzekać. Lepiej, że są te grabki, będą nas chronić przynajmniej przez moment, aniżeli jakby ich w ogóle nie było. Także my możemy sobie do tego czasu zasadzić tutaj grzyba. Czekamy sobie na kolejne słoneczka. Ja się pozwolę to poprawić. Oj. Potel zawsze skrzypi. Teraz faktycznie albo idzie tu, albo idzie tu. Tu idzie. Tu idzie delikwent. Będziemy mieć dwie inwazje. Tu sobie ponadajemy. I okej, okay, mamy już 6. Potrzebujemy więcej. Jeszcze moglibyśmy chyba. Chociaż nie, bez sensu na razie. Zbierajmy sobie te słoneczka. Aha, nie mam tu w ogóle żadnej takiej ochrony. Dajmy sobie gdzieś tutaj. Nawet taką. Może trochę śmieszną, ale zawsze coś. Ochronkę. Dobra. Okej. I tu sobie damy w ten sposób. Tu trzeba będzie od razu tak dać. O nie, nie, nie. Dobra, tutaj sobie raczej poradzą koleżcy.
Czy mi się wydaje, czy tu leci ten... Nie, dobra, nie leci. Ale ja miałem wrażenie, że... Aha, bo to... A nie, te grzybki rosną, dobra. Okej, bo słyszałem jakiś dziwny dźwięk, myślę, co to jest. A to te grzybki, tak. Dobra, i mamy tutaj tak, tu sobie damy tak. Szczerze, o, dobra, bo mam tutaj dwie. Nic. Nic, że nam zje. Mi się nie ma co przejmować. Tu trzeba będzie dać na pewno po liściu. Po listku chociaż. O. Zostawiam na tą odległość, tylko sobie pięknie syknie. Dobra. Tu tak damy sobie. Tu jeszcze moglibyśmy ewentualnie w ten sposób. Zwiększamy sobie jeszcze szansę na to, że nie zostanie zużyte te wodorośla, o których ja tak często mówię. 10 koła już mamy. Już całkiem spoko. Tu jeszcze moglibyśmy sobie tak ponadawać. Sobie dajmy. Okej, pierwsza inwazja będzie nas czekać. Dobra. Jest luksusowa. Sobie zamiast tego damy tego. Zamiast tego też sobie damy tego za 75. Już nie wiem, czy lepiej było. Może. Znaczy tego byśmy dali. O. Są te. O nie. Dobra. Nie, ale mogłem iść zostawić. Także trochę nieprzemyślany ruch z mojej strony. Tu sobie słoneczko zbierzmy. Sobie dajmy tak. O właśnie. Jest to w porządku. A i tu mamy tego. Nie wiem, to ten kaktus akurat musi tutaj być, bo no inaczej nie byłbym w stanie chyba go tak wziąć. Chyba, że faktycznie gdzieś taka niczyna długo tak zniknęła, ale... No wolałbym się nie przypomnę, bo tak nie pamiętam tak tego. Jakoś wiem, że zawsze koniczyny używałem do tego, żeby tą mgłę zdmuchać z siebie. Kaktus. Delfin. Widzę, że też kaktus próbuje. W sensie ten też właśnie. Trzeba, ja tak mówię, że chcę kaktusa, a. O. Teraz tak, albo bug, albo on po prostu utonął w wodzie, nie mam pojęcia. Wolę zakładać, że utonął gdzieś w wodzie. Że się nie wynurzy, nie wynurzy tam jakoś. Jakimś tam cudem. Dobra. Okej. Okay. Tu weźmy może zamiast tego damy tak. Tutaj jeszcze byśmy chyba wzięli, bo tak, tu jest, tu jest. Tutaj dajmy. Ale tutaj właśnie nie ma. O, no i dobrze. Teraz tutaj by pasowało ponadawać. I jeszcze w tym miejscu. Potrzebujemy dać. Oj. Ten nam troszkę chyba zaszkodzi. Ale to trochę tylko odrobinę. Okej. Tu jeszcze byśmy dali tego listka. Tako sama mamy.
A co to? Się stanęło, że ta kosa? Dostajemy, a nie roślinę? O, 1000 dolców dostajemy, czyli takiego Diamonda. No jesteś faktycznie crazy, Dave, to my o tym dobrze wiemy. Aha. No i teraz tak, mamy 12 dolców. A, to byśmy sobie kupili na pewno. To jest must have. To wiecie, to jest bardzo dobra sprawa. Czy byśmy tego 8 slotów byśmy sobie brali? Nie wiem, tak szkoda mi trochę tej kasy, ale chyba to jednak pójdziemy jednak. Weźmy sobie, bo to chyba prędzej czy później tak byśmy się zdwali. Teraz tak, 9 slotów będzie kosztować nas 20 tysięcy koła, także całkiem sporo. No dobra. Oj, kurwa, aż mi się odbija. Co to się dzieje? Z mojej strony to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Albo czekajcie, albo jeszcze przejdziemy sobie ten etap, bo faktycznie nie otrzymaliśmy żadnej rośliny, a Crazy Dave musi nam dać jakąś roślinkę, także tak. Tu, no, jak już mamy te grabki, to na pewno możemy się spodziewać, że będzie tu zombie. Także na razie sobie weźmy tutaj. Ja trochę tego nie lubię, bo jak od razu bierzemy sobie te. O właśnie, to jest tak. Kilka tych. O. Tu będzie chyba? Nie. Dobra, to nieważne jak. Damy sobie tak. O, i teraz zostajemy te takie. W tych miejscach na pewno możemy się spodziewać, że będziemy mieli roślinki. Damy sobie tu. Okej. Okay. Możemy tak sobie dać. Oj. Dobra. I tutaj po jednej fasoli. Kask sobie weźmy. Okej, okay, czyli tutaj najlepiej ogóra dajmy. Dobra, to sobie poradzę. I pięknie, cyk, gniecie go. I teraz chyba final round, co nie? Dokładnie tak. Także tu sobie dajmy, tutaj sobie dajmy. Tutaj sobie dajmy. Co te pojedyncze? O. A jak Szama? On powinien też zrespić nowych tych swoich koleżków. Powinno być, ale z jakiegoś powodu nie robi tego. O właśnie, widzicie? To się właśnie wydarzyło. Oj. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Teraz te pasole czy sobie poradzą? Powinni sobie poradzić. Przecież tu jest jeszcze ten zombiak. Chyba kosiarka nas uratuje. Tak coś czuję, że chyba kosiarka nas uratuje. Chociaż to otrzymuje te slow-mo, więc może, kto wie. Teraz ciekawy jestem tak, ja sobie aż wezmę. Teraz tylko jestem właśnie tak jak wy oglądacie mnie, to ja teraz sobie pooglądam albo jak zombiak pożera nasze rośliny, albo jak rośliny rozprawiają się z zombie. Pytanie, czy rośliny zwyciężą, czy to jednak zwycięzcą okaże się kosiara? Nie, rośliny zwyciężą. Okej! Okay. Teraz dostajemy tego zestawa jeszcze 5. Co to oznacza? Będziemy mieć zombiaka Kreta. Kreta takiego będziemy mieć, który będzie się przekopywał pod nami. Ale to przekonacie się w następnym odcineczku z Planet vs. Zombie. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, możecie napisać w komentarzu kret, a przypnę wam serduszko, to też wtedy sprawdzę, czy oglądacie do końca materiały. To jest taki właśnie... ja kiedyś stosowałem to w Minecrafcie, nie wiem czy na hardkorze, ale chyba w OneBlocku takie coś było, że ja dawałem pewne hasło i jak ktoś napisał to hasło, to ja wiedziałem, że obejrzę do tego momentu. Także jak napiszecie w komentarzu słowo kret pod tym odcinkiem, możecie się spodziewać, że przypnę wam serduszko. Także dziękuję ślicznie za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia już jutro, czyli w piąteczek. Dokładnie tak. Cześć!